początku stulecia Polska, mocarstwo pełne bogactw naturalnych, intensywnie kolonizująca Kresy Wschodnie, przeżywała rozkwit gospodarczy. Przez Gdańsk, Elbląg, Królewiec i Rygę słano na zachód ogromne ilości zboża i innych produktów. Polskie wojska zdobywały Moskwę, by osadzić na Kremlu Dmitra Samozwańca. A jednak rozległe państwo rządzone przez dynastię Wazów czekał już wkrótce poważny kryzys. Próba podporządkowania sobie Moskwy przyniosła tylko doraźne korzyści, a konflikt ze Szwecją o prawo polskich Wazów do szwedzkiego tronu oraz o panowanie nad Bałtykiem wywołał w końcu dwie wojny. Najpierw o ujście Wisły i drugą zwaną Potopem, której rozmiar zniszczeń porównywany bywa z II wojną światową. Do tego na południu wiodła Rzeczypospolita straszliwe zmagania z potęgą turecką, których symbolem stały się Cecora i Chocim, a także z kozacką Ukrainą, kojarzącą się dziś z sienkiewiczowską powieścią Ogniem i Mieczem. Wojska królewskie jakże często wycofywały się z południa w głąb kraju, paląc za sobą stepy. Prawdziwą wizytówką ówczesnej, wielonarodowościowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej był Gdańsk. Główny polski port wywozowy o niemieckim charakterze kultury mieszczańskiej skupiał blisko 80% handlu morskiego Polski, gdyż główny handel zbożem od XV wieku odbywał się Wisłą, a Gdańsk miał praktycznie nań monopol. Coraz większy był jednak udział w handlu i spławie zboża szlachty, która skutecznie pomniejszała w tej, jak i innych dziedzinach gospodarki prawa mieszczan i miast specjalnymi ustawami sejmowymi. Monopolizacja gospodarki i handlu przez szlachtę doprowadziła w końcu stulecia do prawie całkowitej ruiny miast oraz wyniszczenia warstw chłopskich. Gdańsk miał się jednak w pierwszej połowie stulecia znakomicie. Jego bogaci i dumni rajcowie stali się mecenasami sztuki. Pragnęli dorównać architekturą i stylem życia najbogatszym miastom niderlandzkim i legendarnej Wenecji. W ten sposób powstała niepowtarzalna mieszanka stylistyczna sztuki gdańskiej. Jej głównymi twórcami byli artyści flamandzcy. Wśród nich tacy malarze jak Isaac van den Blok, twórca głównej części dekoracji tej sali, a także Antoni Möller, wychowanek dworu Rudolfa II w Pradze, którego malarstwo jest równie bogate w scenki realistyczne życia mieszkańców tego miasta, jak malarstwo Isaaca van den Blocka. Tu też bez przeszkód rozwija się intensywne życie naukowe, wspierane co ciekawe nie przez Radę Miejską, a królów polskich. Dzięki pomocy Jana III Sobieskiego, to jest zwolnieniu od podatków browarów słynnego astronoma Jana Heweliusza, ten mógł przez 40 lat spokojnie pracować w swoim laboratorium umieszczonym na dachach kamieniczek i publikować pracę ze słynnym opisem topografii Księżyca zatytułowanym Selenografia na czele. Obok wspomnianych wcześniej malarzy działają w Gdańsku znakomici architekci Abraham van den Blok i Antoni van Obbergen, autor manierystycznego arsenału i domu opatów pelplińskich.
Dojrzewa i rozkwita nowa epoka, epoka kontrreformacji, jej styl barok. Polska szlachecka staje się po Włoszech drugim silnym ośrodkiem baroku w Europie, promieniującym daleko na wschód i północ, po Smoleńsk, Połtawę i Dorpat. Trzy były główne źródła propagujące nową sztukę. Dwór królewski, zakony, w tym przede wszystkim jezuitów i paulinów, oraz największe rodziny magnackie. Król Zygmunt III Waza, podobnie jak ostatni Jagiellonowie, był mecenasem o wyrafinowanym smaku. Sam zresztą był artystą, trudniąc się dla przyjemności złotnictwem i malarstwem i sam decydował o kształcie artystycznym swoich fundacji. To on sprowadził z Włoch wybitnego malarza Tommaso Dolabelle i zatrudniał Konstantego Tenkallę, projektanta m.in. magnackiego pałacu Koniec Polskich w Warszawie. Tenkalla zaprojektował także kościół karmelitów bosych pod wezwaniem świętej Teresy w Wilnie. Jest on także autorem strony architektonicznej słynnej kolumny króla Zygmunta, postawionej przez jego syna, króla Władysława IV. Jeszcze nie zakończono budowy pierwszej świątyni barokowej na świecie w Rzymie, kościoła Il Gesù, a już w Polsce jezuici rozpoczęli budowę kilku świątyń według tego wzoru. Najpierw w Nieświeżu, z fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, zwanego Sierotką, a następnie tu w Lublinie oraz w Kaliszu. Był to czas, w którym sztuka polska, wyprzedzając inne regiony Europy, propagowała nowe formy, a stosując materiały nieużywane na Zachodzie, zyskała niepowtarzalną, oryginalną formę. Sarmaci, prowadząc dostatnie życie, żyli jednak z przeświadczeniem o nieuchronnej śmierci. Dlatego białe piaskowce i alabastry renesansowe zastąpiono brunatnymi marmurami chęcińskimi dla kontrastu i dla uzupełnienia, a z czasem czarnym marmurem zwanym dębnikiem. Ich szerokie zastosowanie przyczyniło się do powstania jedynej w swoim rodzaju polskiej odmiany tzw. małej architektury, której znakomitym przykładem może być wnętrze kaplicy książąt z Baraskich u Dominikanów w Krakowie, którą zaprojektował Andrzej Castelli. Równie wspaniała jest kaplica kazimierzowska w katedrze wileńskiej, jednej z kilku nekropolii królewskich dawnej Rzeczypospolitej, zbudowana według projektu Konstantego Tenkalli. Wczesna adaptacja stylu nowych czasów świadczy, że nieprzypadkowo to właśnie sarmatyzm, o którym opowiemy za chwilę więcej, w jego XVII-wiecznej postaci stał się najoryginalniejszą formą polskiej sztuki, od zachodnich wzorów niezależną. Przewodząc w kształtowaniu barokowego oblicza Europy Środkowej i Wschodniej, zdobyła się także Polska na pierwszy, lecz za to bardzo ważny głos w dziejach estetyki. Był to oryginalny pogląd poety uznawanego przez współczesnych za Horacego Chrześcijańskiego, największego twórcę lirycznego od czasów rzymskich. Mowa tu o jezuicie, wykładowcy Akademii Wileńskiej, księdzu Macieju Kazimierzu Sarbiewskim. W tym kościele świętego Jana Sarbiewski pełnił funkcję zwykłego kaznodziei. Władze zakonne nie ceniły jego talentu i obciążały poetę mnóstwem czasochłonnych obowiązków pedagogicznych i kaznodziejskich. Tymczasem Sarbiewski był jednym z największych geniuszy epoki baroku,
artystą zwieńczonym laurem poetyckim przez papieża Urbana VIII. Wydawany głównie za granicą, wywarł silny wpływ na poezję europejską, a w szczególności angielską. Ten wielbiciel talentu Kochanowskiego niestety pisał wyłącznie po łacinie, przez co dziś jest słabo znany. Pisał także Sarbiewski traktaty z dziedziny poetyki. Tam stworzył teorię twórczości, która wyprzedzała epokę. Profesor Tatarkiewicz nazwał ją teorią romantyczną. Poeta, którego frontispis antwerpskiego wydania poezji ozdobił sam Rubens, pojęciu twórczości przypisywał wręcz boskie cechy. Poeta może wysnuć fabułę bez jakiejkolwiek podstawy w bycie. On jeden tworzy poniekąd to, o czym traktuje. Jeśli naśladuje, to sam stwarza to, co naśladuje. Różni się tym od przedstawicieli innych sztuk, którzy naśladują, a nie tworzą. On jeden na podobieństwo Boga na nowo stwarza. O rzeczach, których nie ma, mówi, jakby istniały naprawdę, a mimo to nie kłamie. Twórcą w myśl definicji księdza Sarbiewskiego mógł się śmiało nazwać znakomity kompozytor wczesnego baroku, autor muzyki już czysto instrumentalnej, a zarazem skrzypek w kapeli królewskiej Adam Jarzębski. W poemacie jego autorstwa Gościniec, czyli opisanie Warszawy, znajdziemy opis budzącej podziw dworzan i przybyszów z zagranicy jednej z pierwszych oper w Europie poza Włochami, którą otworzył na dworze król Władysław IV, wielki miłośnik muzyki dramatycznej. Teatrum cudowne, z perspektywami, stoi zacne z kolumnami, a w nim mistrzów wiele wprawnych, w gorgi, w trele, w kunszt wyprawnych. W sumie wystawiano w Warszawie kilkanaście oper za czasów panowania Władysława IV. W polskiej rzeźbie i małej architekturze popularna stała się czarna, marmurowa wystawa treści ostatecznych, w której przedstawienie figur bohaterów dramatu dla kontrastu kształtowano w marmurze białym lub alabastrze. Nie było dla tej mody odpowiednika w Europie, ale też nigdzie nie lubowano się aż tak w teatralizacji tematu śmierci i przemijania spraw doczesnych. Jednym z najwybitniejszych twórców nowego typu nagrobków był Sebastian Sala, Włoch i obywatel Krakowa zarazem. Sali zawdzięczamy znakomity rząd pośmiertnych postaci ligenzów z rzeszowskiego kościoła Bernardynów. Podobnie wysoko trzeba ocenić artyzm wykonania typowo kontrreformacyjnego nagrobka arcybiskupa Wojciecha Baranowskiego w katedrze w Gnieźnie, nieznanego autora. W pierwszej połowie stulecia rozpowszechnia się w Polsce nowe tworzywo, mieszanina wapienno-gipsowa zwana stukiem, która pozwalała wykonywać najbardziej subtelne formy rzeźbiarskie. Jeden z najpiękniejszych przykładów jego zastosowania odnajdziemy w kościele w maleńkim Tarłowie. Co więcej, nie tylko forma tu zachwyca. Stajemy bowiem nagle we wnętrzu o wyrafinowanej sztukaterii, by dzięki pracy nieznanych artystów znaleźć się zarazem w samym centrum barokowego sposobu pojmowania problematyki śmierci. Przed dosłownymi, wręcz dosadnymi przedstawieniami motywu wówczas bardzo popularnego, motywu tańca śmierci, dance macabre. Tu w kaplicy Oleśnickich znajdziemy między innymi także cztery spersonifikowane przedstawienia etapów życia ludzkiego w rozmowie ze śmiercią. W tym szlachcica oraz starca, który ze zdumieniem przez szkiełko przygląda się swojej przerażającej, ohydnej towarzyszce. Thank you.
barok pyta o sens ludzkiego życia i znajduje odpowiedzi, w których metafizyczna nadzieja walczy z naturalistycznymi wręcz obrazami straszliwego końca życia na ziemi. Barok w swych wspaniałych świątyniach, dekoracjach i rzeźbach odsłania chcąc nie chcąc prawdę o osamotnieniu człowieka w obliczu spraw ostatecznych. Najpełniej oddaje to architektura kościołów, w których poszukiwanie uspokojenia i kontemplacji w jednych konkuruje z natężeniem ekspresji, dramatycznej emocji i patosów drugich. Wspaniały i wyniosły jest kościół świętego Piotra i Pawła w Krakowie, projektowany przez Jana Trevano, o lżejszej i smuklejszej fasadzie od pierwowzoru Il Gesù i galerii rzeźb przed frontonem. Wspaniały i patetyczny, a zarazem ciemny i mistyczny jest kształt nawy poznańskiej fary Bartłomieja Wąsowskiego o niezwykłej kolorystyce stiłków. Spokojny wreszcie i harmonijny mimo przebogatej sztukaterii jest kościół świętego Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, fundowany przez Michała Paca, w którym Piotr Petri wykonał blisko 2000 rzeźb figuralnych i kilka tysięcy innych dekoracji. Jest świątynia antokolska bodaj czy nie najwspanialszą świątynią w Europie o tego typu wystroju i programie rzeźbiarskim. Dawna Rzeczpospolita tętniła życiem artystycznym nie tylko w miastach i siedzibach zamożnej szlachty, ale także w prowincjonalnych dworach i kościółkach na najodleglejszych kresach tego rozległego państwa. Prawdziwym teatrom rzeźbiarskim, do których zaliczyć można antokolskie dekoracje wykonane na północnych kresach Rzeczypospolitej, towarzyszyły często przebogate kolekcje fresków. Przykładem świetnego malarstwa epoki mogą być prace florenckiego malarza Michała Paloniego, które odnajdziemy w kaplicy pomisjonarskiej w Łowiczu. Szczególnym kunsztem wyróżnia się na tle ówczesnego polskiego malarstwa twórczość gdańskiego artysty Daniela Schulza. Schulz inspirował się malarstwem niderlandzkim, lecz był artystą na wskroś oryginalnym i odrębnym. Każdy temat i oficjalny portret i scenka rodzajowa zyskiwał pod jego ręką równie ważną miarę. Stawał się wręcz arcydziełem. Kontrreformacyjny klimat wzmożonej pobożności zdominował umysły ludzi baroku. Zamawiano msze, rozdawano jałmużnę, fundowano kościoły i klasztory franciszkańsko-reformackie,
a wszystko po to, by zapewnić sobie pomyślność doczesną i zbawienie wieczne. W wieku XVII można mówić o katolicyzmie już jako religii panującej. Dewocja miesza się z nieumiarkowanym, wystawnym trybem życia, a manifestowana religijność z najcięższymi grzechami. Wspaniałe fundacje religijne powstawały z kiesy magnatów, którzy przyczyniali się do rozkładu państwa. Słynny klasztor Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej ufundował Rokoszanin, który wywołał wojnę domową, a wspomnianą przepiękną świątynię na Antokolu w Wilnie hetman Michał Pac, który rządząc Litwą utrudniał Janowi III Sobieskiemu realizację planu pokonania Prus. Fortuny magnackie w Polsce często przekraczały wszelkie wyobrażenia o możliwym bogactwie. Magnaci utrzymywali własne armie, nierzadko do kilku tysięcy żołnierzy, własny skarb, własną milicję, tłumy służby, orkiestry, stadniny koni i przesfory. Co gorsza, prowadzili często niezależną politykę zagraniczną. Dobra takich rodów jak sieniawscy, zasławscy, jabłonowscy, wiśniowieccy, zamojscy, radziwiłowie czy pacowie obejmowały setki wsi, dziesiątki miast i tereny nieraz rozległe, tak jak Niderlandy. Przykładem potęgi magnackiej może być zamek Ossolińskich Krzysztofów w Ujeździe, pozostający od ponad 300 lat w ruinie. To największe założenie pałacowe w Europie przed powstaniem Wersalu, imponująco wyposażone, zawierało w sobie symbolikę trwania rodu w czasie. Pałac liczył tyle okien, ile dni w roku, tyle pokoi, ile tygodni, tyle wielkich sal, ile miesięcy i tyle baszt, ile pór roku. Jego wnętrza mienić się miały bogactwami całego świata. Nad salą jadalną zamiast sufitu znajdowało się szklane akwarium, w którym goście mogli podziwiać egzotyczne ryby. Tu nawet konie jadły ze żłobów z marmurów sycylijskich. Ten najwspanialszy pałac w ówczesnej Europie już po kilkunastu latach trwania zniszczyli Szwedzi, a jeden z jego późniejszych spadkobierców przegrał częściową już ruinę w karty. Przepych nieustannie towarzyszył świadomości śmierci. Powstało w tym stuleciu wiele wspaniałych rezydencji magnackich, takich jak chociażby przepiękny w proporcjach Zamek Koniec Polskich w Podchorcach na Ukrainie, wzniesiony według projektu Andrei del Aqua. Innym przykładem świetnej rezydencji z epoki może być projektowany przez znakomitego architekta Tylmana van Gameren Pałac Radziwiłłów w Nieborowie.
Kolejnym przykładem może być kresowy, wielokrotnie przebudowywany zamek Sobieskich w Olesku, a także legendarny już, tylko wspominany i nieistniejący, zbaraż wiśniowiecki. Umiłowanie do zbytku to bez wątpienia cecha wspólna mieszkańców Polski, Litwy i ziem ukraińskich. Szlachta uwielbiała paradne stroje, atłasowe żupany, czerwone kontusze, ozdobne tkane pasy i wyszywane złotą nitką safianowe buty. Stroje szlacheckie naśladowali mieszczanie, a nawet Żydzi, tak iż miasta wydawać musiały wręcz ustawy antyzbytkowe. O skłonności do przepychu pisał najwybitniejszy poeta epoki Wacław Potocki. O czymże Polska myśli i we dnie, i w nocy? Żeby sześć zaprzęgano koni do karocy. Żeby srebrem pachołków od głowy do stopy sługi odziać koralem, burkatelą stropy. Żeby na paniej perły albo diamenty, a po służbach złociste świeciły się sprzęty. Żeby pyszny aksamit puszyły sobole, żeby im grały trąby, skrzypce i wiole. Żeby po stołach w cukrze piramidy stały i winem z suchych groznów spiętrzone kryształy. Żeby w drodze karety, w domu drzwi barwiani strzegli z zapalonymi lontami dragani. Tak jak Zachód wpływał na polską literaturę czy architekturę, tak Wschód oddziaływał na sztukę dekoracyjną, ubiory czy broń. Polska od wczesnego średniowiecza utrzymywała intensywne kontakty ze Wschodem, ale najbardziej czerpał z kultur orientalnych XVII-wieczny sarmatyzm. Źródłem przedmiotów o charakterze orientalnym były wojny. Zdobyczą wiedeńską był na przykład namiot turecki, pod którym się znajduje. Ale przede wszystkim owym źródłem był handel. Zresztą przedmioty artystyczne o charakterze orientalnym powstawały także w granicach Rzeczypospolitej. Tworzyli je przede wszystkim przybysze ze wschodu osiedlający się w miastach, Ormianie. Skłonność do wystawności i zbytku, tak charakterystyczna dla tej epoki, coraz bardziej kontrastowała z rosnącym ubóstwem polskiej wsi i drobnej szlachty. Cudzoziemcy dziwili się sarmackim strojom i obyczajom, gdyż coraz bardziej przypominały im egzotykę kultury Orientu, przepych perski czy turecki. O wystawności strojów szlacheckich ładnie opowiada anegdota o królu Janie i Gomule. Otóż gdy król, skromnie ubrany, przyjmował wspaniale wystrojonego szlachcica Gomułę, do gabinetu wszedł cudzoziemski poseł, który wziąwszy Gomułę za króla, zwrócił się do niego: Sir. Na to szlachcic, wskazawszy na władcę, miał powiedzieć: to jest Sir, a ja jestem Gomuła. Skąd polska skłonność do przepychu i przesady? Skąd moda na orientalizm? Otóż kronikarze jeszcze poprzedniej epoki, tak rozkochanej we wzorach włoskiego renesansu, Maciej Miechowita i Marcin Bielski, wywiedli teorię, iż rycerstwo polskie pochodzi od starożytnego, bitnego ludu Sarmatów, spokrewnionego ze Scytami. Ci, przybywszy na ziemię polskie znad Morza Czarnego, mieli podbić miejscową ludność i zamienić ją w niewolników. Ta genealogia miała jeszcze inne wątki. Otóż Scytowie mieli być potomkami biblijnego Seta, syna Adama i Ewy. Stąd szlachta miała pochodzić od Jafeta, Żydzi od Sema, a chłopi od Hama. Ta fantastyczna genealogia w szlachtę wynosiła ponad inne stany. Naród polski ponad inne narody, a ustrój Rzeczypospolitej oparty na złotej wolności szlacheckiej ponad inne ustroje. Rzeczywiście, król w Polsce nie mógł zmieniać prawa bez zgody Sejmu i Senatu, a na opróżnionym tronie zasiadał ten kandydat, którego szlachta wybierała na polu wolnej elekcji zwanej viritium. Polski orientalizm przysporzył nam opinię kraju barbarzyńskiego. Podobnie oddziaływał przepych, który polscy posłowie lubili pokazywać podczas swoich podróży. W 1633 roku Jerzy Ossoliński wjechał do Rzymu na czele olśniewającego przepychem orszaku złożonego z 300 szlachciców i z ogromną świtą czeladzi.
W celu sfinansowania tego spektaklu, w którym na przykład konie gubiły specjalnie źle przymocowane złote podkowy, Rzeczpospolita musiała pożyczyć pieniądze od lwowskich Żydów i zastawić dobra koronne na Litwie. Na dodatek poselstwo nie przyniosło żadnych korzyści. Próbowaliśmy imponować również Turkom. W kilkadziesiąt lat później misja Jana Gnińskiego wysłana do Stambułu liczyła 450 ludzi i 650 koni. Trwała półtora roku i kosztowała majątek. Jeżeli potomni będą wspominać Jerzego Ossolińskiego, to raczej za ufundowanie najczęściej dziś oglądanego ołtarza w Polsce. Bo to właśnie on ufundował hebanowo-srebrny ołtarz w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie. W ówczesnych kresach Europy zmagały się nie tylko wojska, ale i religie. W 1672 roku Turcy natychmiast po zdobyciu Kamieńca Podolskiego katedrę zamienili w meczet. Dodali minaret, a wewnątrz budynku michreb, ozdobną niszę modlitewną zwróconą ku Mekce i minbar, marmurową kazalnicę. Niemniej muzułmanie mieszkający w Rzeczpospolitej mieli prawo budować własne świątynie. Już w roku 1616 na terenie Polski istniało ponad 100 meczetów. Dziś Katedra Kamieniecka ponownie pełni rolę kościoła katolickiego, będąc symbolem zmagania kultur na dawnych kresach polskiej Sarmacji. Sarmacji, która pogrążała się w drugiej połowie XVII wieku w coraz większym chaosie i anarchii. Sarmatyzm przeobraził się z biegiem czasu w światopogląd, w specyficzną redakcję kultury polskiej. Nawiązanie przede wszystkim do zjawisk orientalnych, jako że ci Sarmaci mieli właśnie jako wojownicy konni przybyć gdzieś tam z dalekich stepów azjatyckich. Ale później, w XVII wieku, szlachta polska uważała, że Rzeczpospolita Obojga Narodów jest najlepszym tworem państwowym, jaki kiedykolwiek został wymyślony i że niczego, broń Boże, nie trzeba zmieniać. Więc zamieniło się to w taką konserwatywną, bardzo, bardzo już reakcyjną właściwie, można powiedzieć, formację, co prowadziło między innymi do tego, że uznano, iż żeby cokolwiek zmienić, to trzeba pełnego konsensusu. Tymczasem prowadziło to raczej do tego, że jeden wariat, któremu się coś nie spodobało, mógł zerwać naradę parlamentu wołając liberum veto. I to było, że tak powiem, kamieniem milowym do zagłady państwa. Światopogląd sarmacki odnajdował swój kres w niepowtarzalnej odmianie malarstwa. Kultura szlachecka wytworzyła specyficzny portret trumienny jako element rozbudowanego rytuału śmierci. Ów rytuał, pełen pompatycznych, ozdobnych, efektownych gestów, przybierał najczęściej postać castrum doloris, olbrzymiego katafalku pełnego posągów,
herbów, epitafijnych chorągwi oraz tego najważniejszego, portretu trumiennego. Z owego portretu zmarły spoglądał po raz ostatni na opuszczany przez siebie świat. Portret ów był przybijany na czoło trumny. W krypcie grobowej klasztoru franciszkanów we Wschowie ocalono resztki dawnego sarmackiego Teatrum Śmierci. Do tego teatru należały uroczystości pogrzebowe, które potrafiły trwać cały tydzień. Zamieniały się w wystawne uczty, ba, pochłaniały majątek. Wartością portretu trumiennego, który nierzadko wychodził spod ręki mało wykształconego, prowincjonalnego artysty, był nakaz wierności prawdzie. Stąd jego realizm, czy wręcz naturalizm. Często widać nań prawdziwe piętno śmierci, co wynikało z faktu, że malarze, jeśli nie było wcześniejszych portretów, poznawali rysy osoby przedstawianej dopiero po jej śmierci. W domach szlachty, zarówno dworkach modrzewiowych, jak i pałacach, popularne stają się tzw. sylwy, rękopiśmienne zbiory przeróżnych, swobodnie gromadzonych tekstów. Ich nazwa wywodziła się z łacińskiego silvarerum, to znaczy las rzecz. Barok był epoką nie tylko poezji, lecz i wierszomanii. Modne stało się zajmowanie autobiografią, rozterkami duchowymi charakterystycznymi dla epoki potrydenckiej. Umiejętność ułożenia wiersza staje się wręcz synonimem dworskiego wychowania. Mnożą się też pamiętniki, diariusze i raptularze. Z rękopiśmiennego charakteru literatury barokowej wynikały po części tragiczne losy. Przepadły bezpowrotnie zbiory tekstów przechowywane w sylwach. Oświecenie gardziło tego typu literaturą i nie wydawało. Nie sprzyjały temu także czasy rozbiorów, braku państwowości. W dwudziestoleciu międzywojennym po prostu zabrakło czasu. Przyszła II wojna światowa i barbarzyństwo niemieckie. W czasie powstania warszawskiego spłonął gmach Biblioteki Narodowej, a w nim tysiące rękopisów z czasów baroku. Losy jednego z nich jakże są znamienne. Profesor Roman Pollak przepisał jeszcze w 1940 roku w bibliotece własnoręcznie pewien nieznany poemat, a z płonącej Warszawy wyniosła go szczęśliwie jego żona. W ten sposób ocalał jeden z tysięcy rękopisów straconych bezpowrotnie. Rokokowy poemat Andrzeja Korczyńskiego Złocista przyjaźnią zdrada i garść jego fraszek, autora, o którym nic więcej nie wiemy. Najwybitniejszym pisarzem sarmatą był cytowany już Wacław Potocki, szlachcic osiadły. Arianin, który nie chcąc emigrować, formalnie powrócił do katolicyzmu. Reprezentował wszystkie pozytywne cechy Sarmaty. Rozumny, pracowity, dobroduszny, kochający wieś, tolerancyjny i dumny z przynależności do stanu szlacheckiego, był gorącym patriotą. Jak pisał, niech się żaden nie waży honoru napierać, aż się pierwej za matkę nauczy umierać. I nie były to słowa rzucane na wiatr. Dwóch jego synów poległo w obronie Rzeczpospolitej, a sam Potocki w czasie potopu wystawił własnym kosztem kilkudziesięcioosobowy oddział wojska. Pozostawił po sobie gigantyczny dorobek 300 tysięcy wersów, głównie w rękopisach. Natomiast autorem najbardziej znanych pamiętników z epoki jest Jan Chryzostom Pasek. Pochodził ze zubożałej szlachty, miał dość uciążliwy charakter,
kłócił się z sąsiadami, procesował, pojedynkował, najeżdżał sąsiedzkie dwory, jednym słowem gawędziarz i zawadjak. Jedna z najbarwniejszych i okrutnych scen jego pamiętnika opowiada o kłótni na polu sejmowym między przeciwnikami króla, zwanymi malkontentami, a resztą szlacht. Niejaki Firlej Broniowski, przyjechawszy do koła pijany, stanął na koniu za nami, to jest deputatami województwa krakowskiego. Począł wołać, krzyczeć, wrywać się w głosy. Po tym jak wziął coraz bardziej wrzeszczeć, ja mu mówię, albo waść spokojnie stój, albo ustąp. A on tym bardziej. Po tym rzekł coś przeciwko królowi. Do szabel na niego począł uciekać, dopiero w polu rozsiekalić go okrutnie. Przywlekli go tedy dwaj pacholcy za nogi o jednym bucie, rzucili go w środku koła, mówiąc, a toż macie pierwszego malkontenta, tak i z drugim będzie. Pisarze polityczni często sięgali po satyrę. Zapoczątkował ten zwyczaj Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański, znany przede wszystkim z tego, że poddał się Szwedom pod Ujściem. Niestety niewielu czytelników przejmowało się jego przestrogami, a i sam autor, w odróżnieniu od brata Łukasza, nie zapisał się chwalebnie jako żołnierz i polityk. To właśnie Opaliński napisał: nie rządem Polska stoi. Nieźle ktoś powiedział. Lecz drugi odpowiedział, że nie rządem zginie. Pan Bóg nas ma jak błaznów. I to prawdy blisko, że między ludźmi Polak jest Boże igrzysko. Rzadko dzisiaj zwracamy uwagę na błyskotliwe kariery dawnej Rzeczypospolitej. Stanisław Heraklius Lubomirski, mając 26 lat, został posłem, a już 3 lata później marszałkiem Sejmu. Lubomirski w wielokrotnie wznawianym dziele o znikomości rad analizował zależności pomiędzy organami władzy wykonawczej i ustrojem parlamentarnym. Autor wielu sztuk teatralnych, skądinąd słynny w epoce Kobieciarz, uważał, że zagrożeniem dla Rzeczpospolitej nie jest różnica zdań między głównymi aktorami sceny politycznej Polski, lecz samolubne przywiązanie do popisów oratorskich, przedkładanie interesu prywatnego czy grupowego nad rację stanu czy postawy obywatelskie. Klęski połowy wieku, wojna domowa z Kozakami i najazd Szwedów załamały dotychczasową pomyślność rozwoju gospodarczego Polski. Zniszczony kraj musiał jeszcze ponosić ciężar wojen z Turcją i Moskwą, zyskując przez to status przedmurza chrześcijaństwa, ale wykrwawiając się nadmiernie. Niewiele w pogarszającej się sytuacji wewnętrznej Polski poprawiła nawet wiktoria wojsk dowodzonych przez króla Sobieskiego pod Wiedniem. Pogłębiają się różnice między bogactwem magnatów nazywanych królewiętami, a przeciętnie zamożną czy ubogą szlachtą. Ta ostatnia staje się klientelą najbogatszych. Jej niesławni reprezentanci skłonni do przekupstwa paraliżują pracę sejmów. Ideologia sarmacka pozostaje credo całej praktycznie szlachty i powoli przeradza się z dumy z wolności w megalomanię, z dewocji w fanatyzm religijny, z poczucia odpowiedzialności za kraj w egoizm stanowy i anarchię. Trudno więc dziwić się, że katoliccy sarmaci zaatakowali najsłabszy odłam różnowierców Arian, którzy pozostawili po sobie imponujący dorobek intelektualny. Odwołujemy się do tych dzieł ariańskich, które powstały w XVII stuleciu, a których współcześni Polacy nie czytali. Nasuwa się pytanie, dlaczego? Wydaje się, że zasadnicza kwestia to jest rozejście się trendu rozwojowego mentalności szlacheckiej z tym, co propagowali Arianie, nazywający samych siebie braćmi polskimi w swoich traktatach. Uważano, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa i że ktoś, kto nie jest katolikiem,
tym samym wyłamuje się nie tylko ze wspólnoty stanowej szlachty, ale ze wspólnoty narodu polskiego. Moja teza jest taka, że gdyby Arianie byli grupką niemieckojęzyczną, powiedzmy, która się składała z mieszczan, to by spokojnie przetrwali do czasów oświecenia. Ponieważ jednak byli swoi, a byli tak bardzo obcy, musieli pójść na wygnanie. Ale przecież nie poszli tylko oni. Poszły z nimi ich dzieła, wydawane jako Biblioteka Braci Polskich u schyłku XVII wieku w Amsterdamie. Dzieła propagujące racjonalistyczne podchodzenie do spraw wiary, daleko posunięty rozdział kompetencji państwa od zadań Kościoła i wreszcie szeroko pojmowaną tolerancję wyznaniową. Te wszystkie hasła nie mogły znaleźć oddźwięku w Polsce XVII wieku, w Polsce, która w 1658 wygnała braci polskich, a w 10 lat później uchwaliła zakaz porzucania panującej religii pod karą przewidzianą za tak zwaną apostazję. Niezwykły był fakt, że biblijne studia antytrynitarzy zainspirowały wspólnotę karaimską. Karaimowie przybyli na Litwę z Krymu jeszcze w XIV wieku. W sprawach doktrynalnych ortodoksyjnie żydowscy stosowali wiele praktyk islamu. Interpretując dosłownie Stary Testament, uznawali go za jedyne źródło objawienia. Troki, które stały się ich głównym ośrodkiem, były miejscem szczególnym. Tu obok Kenesy, świątyni karaimskiej, stał tatarski meczet, świątynia katolicka i unicki klasztor. Tu jeszcze w XVI wieku pojawili się sami antytrynitarzy, z których część przyjęła surowe reguły prawa mojżeszowego, przez co zwano ich nieobrzezanymi Żydami. Druga połowa XVII wieku była trudna dla wielu mieszkańców Rzeczypospolitej. Obliczono, że tylko podczas powstania kozaków w latach 1648-56 wymordowali oni 56 tysięcy Żydów. Ogólny spadek liczebności ludności żydowskiej na skutek śmierci, ucieczek i nędzy dochodził do 100 tysięcy, choć historycy żydowscy podają znacznie większe liczby. Nienawiść kozaków do Żydów była w istocie odbiciem ich stosunku do polskiej szlachty i magnaterii. Polscy panowie niewygodne podatki wydzierżawiali swoim żydowskim plenipotentom. Kozacy musieli płacić między innymi podatek od urodzenia dziecka oraz od zawarcia ślubu. Żydowscy arendarze, aby wymóc ich płacenie, przytrzymywali klucz od cerkwi. Bohdan Chmielnicki miał powiedzieć: Polacy oddali nas w niewolę Żydom. W ten sposób rosła spirala niechęci, przemocy, w końcu okrucieństwa. Nie rozumiała szlachta i nie rozumieli królowie polscy znaczenia odradzającej się odrębności narodowej na Ukrainie. Nie utworzono wtedy, kiedy mogło to uratować państwo od najgorszej z wojen, wojny domowej, trzeciej prowincji w państwie polsko-litewskim. Mimo iż jeden z najwybitniejszych poetów baroku, Wespazjan Kochowski, głosił ideę Polaków jako narodu wybranego, Rzeczypospolita zamykała odchodzące stulecie niekorzystnym dla jej przyszłych losów rachunkiem zysków i strat. Multiplicati sunt.
aktorzy znani z reklam Plusa w filmie Hiperwyprzedaż. Wow, a co to jest? Hiperwyprzedaż w Plusie! Spróbuj! Ale jestem! A czemu tak będzie? Bo to sprzęt hiperszybkim internetem LTE! Hiperwyprzedaż w Plusie. Wyprzedajemy to, co inni dopiero wprowadzają. Nokia Lumia 625 LTE lub tablet z routerem LTE od Huawei. 900 zł taniej. Plus, lider technologii LTE. Masz za wysoki cholesterol, musisz kontrolować ciśnienie i pilnujesz kalorii? Spróbuj dopasowanej do Twoich potrzeb nowej margaryny Optima Cardio Max. Z wyższą zawartością steroli roślinnych, niższą zawartością tłuszczu i bez dodatku soli. Optima Cardio Max. Obniżaj cholesterol optymalnie. Migrena. Poznaj fakty. Pulsujący ból głowy, nudności, nawet najdelikatniejsze światło i każdy dźwięk były nie do zniesienia. Na migrenę półśrodki nie pomogą. Weź Excedrin MigraStop. Zobacz, lek przeciwbólowy eliminuje ból. Excedrin MigraStop po potrójnym działaniu eliminuje nie tylko ból, ale i inne objawy migreny po 30 minutach. Excedrin MigraStop. Jedyny na wszystkie objawy migreny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Największą radość sprawiają te innowacje, dzięki którym podróż staje się przyjemnością. Innowacje, które czynią każdą drogę bezpieczniejszą. I to bez względu na pogodę. Bo niemiecka jakość to niemiecka jakość. Teraz w wyprzedaży rocznika 2013 Opel Astra już za 25 950 zł w kredycie 50 na 50. Sprawdź ceny pozostałych modeli Opla w salonach i na opel.pl. Zawsze, kiedy wydaje mi się, że uporałam się ze zgagą, ona powraca w najmniej oczekiwanym momencie. Zgaga,